Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym filmie. Widzicie co jest za mną? To jest rower. Robimy tripa. Robimy tripa Tarnobrzeg, Sandomierz, Stalowa Wola, Rzeszów moi drodzy dzisiaj. Także zapraszam Was na takiego trochę innego vloga. Trochę sobie pogadam o transporcie, trochę pogadam o innych rzeczach. Będą jakieś wstaweczki. No i co? Widzimy się moi drodzy na miejscu. Nawet na razie to trzeba chrupka zatankować, także jedziemy tankować. To infinity and beyond, no idea where I'm finna be. Can only hold out for hope of safe landings, but it's in. I'm gonna take what I'm handed. They gawking up at the sky like. Jesteśmy na skateparku Tarnobrzeskim. Powiem wam. Wygląda to gorzej jak tragicznie, ale coś może się uda. Piramida w sumie spoko, może coś się uda ogarnąć z tego, zobaczymy. Idę nagrywać. Jak będą stawki, to znaczy, że coś się udało. Sick of infinitesimal problems, slipping through cracks of my conscience. If this beat was a prison, then I'm a convict. I leave the tracks of my conscience in your conscience. The kind of be a man, a few words, call me laconic. My mind is set within the timeline with trinas. F whoever said you need hits to be iconic. Bam. They gawking up at the sky like it's a bird, it's a plane, oh my god, it's a. No i wiecie co, no generalnie jestem już po nagrywkach, jak widzieliście, coś tam rzuciłem, wam pokazałem. Ale powiem wam, czy jestem z tego zadowolony? No spoko, nie? No nie wiem, co to źle, ale teraz idziemy na Sandomierz. Myślę, że Sandomierz będzie troszeczkę lepszy. W ogóle w Sandomierzu tutaj na tej skateplanie nie byłem już 12 lat, 13 lat, coś takiego, nie? Także to kawałek czasu. No i co, jak będziemy jechać tutaj na Sandomierz, tylko na chwilę przyjedziemy. Zrobimy sobie oczywiście parę nagrywek. No i pojedziemy na Stalową Wolę. A czy ze Stalowej pojedziemy na Rzeszów, to jeszcze nie wiem. No i co? No i tyle. No i w drodze na Stalową sobie porozmawiamy, co się w ogóle działo u mnie przez ten cały tydzień, bo teraz cały tydzień siedzę w domu, mam wolne. Powiem wam, że działo się tyle, że masakra, nie? Działo się tyle, że masakra. Walka ze szczurem. Rozładunki w nocy, załadunki, ale ci, co są oczywiście na Instagramie, to widzieli, co się działo, bo są na bieżąco, także jeżeli nie obserwujesz, to zapraszam Cię serdecznie na mojego Instagrama. No i co? No i tyle, widzimy się na dojeździe, zobaczymy, jak to wygląda, czy to w ogóle jeszcze istnieje, bo tak naprawdę nie mam tutaj 12 czy 13 lat. No i tyle, także widzimy się na miejscu. Bang. No, także mam nadzieję, że pamiętam drogę od tawerny w lewo. Kurczę, ale by się pozmieniało, aż pres. Czwóreczkę wbijemy. To nie Dafik, to automat, tutaj już ciężej nagrywać. I tutaj chyba się jechało w lewo na tym skrzyżowaniu. Jak mnie pamięć nie myli. Za gówno, to jest MSG, tak samo jak San Salvo, co się ten czasami tam parkuje. Pamiętacie na pewno, jak w San Salvo się ładowaliśmy. Znaczy ładowaliśmy. Parkowaliśmy. Bo nie ładowaliśmy się wtedy w Pilkingtonie, tylko tam kawałek dalej. Dobra, Biedronka jest dalej. To już nam dużo daje. Bo wiem, że koło Biedronki się jechało w prawo, potem w lewo i to było gdzieś koło jakiejś szkoły. Gdzieś w takim miejscu. Tutaj się jechało chyba. Nie wiem, czy tak. Nie, dobra. To się jechało prosto na rondzie. Tutaj prosto. Powiem wam, takie wyjazdy są fajne, bo bardzo duża nostalgia jest, jak się przyjeżdża w takie stare miejsce, gdzie się, wiecie, za dzieciaka jeździło. Ja na przykład teraz, jak tutaj przyjechałem na Tarnobrzeg, na Sandomierz, to wiecie, jak się poczułem? 15 lat młodszy. Dosłownie, 15 lat młodszy się poczułem. Przypomniałem sobie czasy, jak się wtedy jeździło, no kurde, fantastycznie było, naprawdę fantastycznie. Jak ktoś z Was ma takie miejsce, gdzie na przykład może przyjechać, to jest tam. Tylko czy Skate Plaza jeszcze jest? Jestem tego ciekawy. Zaraz zobaczymy.
bo tutaj był parking i za parkingiem była Skid Plaza. No jest Orlik. Chyba jeszcze jest ta Skid Plaza. Także wiecie, jak jeżeli macie jakieś takie możliwości, żeby sobie pojechać w jakieś miejsce, gdzie no nie byliście już długo, nie? No to serdecznie, serdecznie polecam. Bo naprawdę uczucie jest fenomenalne, nie? Dobra, jesteśmy, to jest Orlik. Jest Skid Plaza. O Jezu, w jakim tragicznym stanie ona jest. W jakim ona jest w tragicznym stanie. Dobra, widzimy się na miejscu, moi kochani. Powiem wam, że to taka typowa nostalgia. Bo to tak zarosło. Ja postaram się wam tutaj gdzieś pokazać przebitki, jak to dawniej wyglądało. Ale tu ja pierdzielę. Schodów nie ma, nic nie ma. Masakra, patrzcie w jakim to jest stanie. Tragedia. Nie wierzę w to po prostu, patrzcie jaki syf. Jak to zarosło, zapomniane miejsce. Nawet tutaj nie będę jeździł. Patrzcie, ile tu szkieł jest. To trzeba najpierw przejechać z miotu, bo chciałem na tą rurkę skoczyć. Po tej rurce jechać, wybić się w górę i zrobić obrót kierownicy, ale... Tragicznie to wygląda. Masakra. Masakra. No nic, moi kochani. Zobaczę, czy tutaj jest jakaś może możliwość cokolwiek zrobić, jakiś triczek, chociaż jeden. Jedziemy stąd, przykro. Ale na pewno muszę tutaj zrobić fotkę, bo na pewno widzicie teraz po prawej stronie zdjęcie. I to zdjęcie było tutaj robione pół roku po tym, jak zacząłem jeździć na rowerze. Dlatego tutaj przyjechałem. Bo tu jest ten tak zwany banan, chociaż tutaj raczej nic z tego nie zrobię, bo patrzcie. W tragicznym to jest stanie. I spróbujemy zrobić zdjęcie i wkleję wam je. Także wierzy mi się. Rower leży. Passat stoi. Bierzemy się za robotę. Wiecie co, skoro już mam tutaj fotę, to stwierdziłem, że spróbuję po prostu cały tu przejechać i wyskoczyć na pamiąteczkę, nie? Także tak sobie ustawimy statyw. Ej co? Działamy, nie? Lecimy z tematem. No prawie. Próbuję, ale kurde, no brakuje kapkę dosłownie, ale tylko dlatego, że wyschnięty jest kątownik na pieprz i lepiej nie będzie, także pakujemy sprzęt i spadamy na stalową wolę. Szkoda, że w takim stanie jest skatepark, który był fajny, miał potencjał, nie? Szkoda. No szkoda. Ringing off the hook, man, I just woke up. Turn it off and start the day, easy to it, hold up. Haven't got the pot hot yet, I need to boost up. Get a little sun on my face before I start a day. I just need to meditate, best believe I'm gonna make moves with it. But I take time, won't reciprocate. Sipping juice, keeping it in tune when I levitate. Then I know that it's time to strike. A więc tak, powiem wam w takim dużym skrócie. Przejechałem właśnie do Rzeszowa. Mam nadzieję, że telefon się nie wywróci. Przyjechałem do Rzeszowa i powiem wam, że ogólnie jest no ciężko, bo poszedłem na rower, skoczyłem dwa razy, uderzyłem się kierownicą w kolano, tak boli, że mam już po prostu dosyć. Stwierdziłem, że nie będziemy nagrywać już tego Rzeszowa innym razem. Powiedzcie mi tak, w komentarzach ogólnie powiedzcie mi, bo to taki jest luźny vlog, żebyście coś mieli ode mnie tak naprawdę na niedzielę.
Także powiedzcie, czy chcielibyście cały edit zobaczyć zmontowany taki typowo BMX-owy na tym kanale, czy nie? Bo zdaję sobie sprawę, że moi stali widzowie tu przychodzą głównie na TBS-a i na vlogi. A nie za bardzo ich interesuje też, co robię tak naprawdę w czasie wolnym. Także jeżeli byście chcieli, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli ten film też wam się spodoba, takie też luźne vlogi pogadankowe, jak gdzieś wyjeżdżam, też dajcie znać, nie wiem, łapką w górę na przykład, albo komentarzem. Będę bardzo, bardzo, bardzo zadowolony i będzie to motywujące. Wtedy takie vlogi luźne na przykład można sobie robić, jak będę na przykład w Polsce, to można sobie na przykład robić, nie wiem, w piątki. Przypuśćmy, jestem cały tydzień w Polsce, na przykład nagrywam sobie na przykład w środę z TBS, w piątek taki vlog wypuszczam, potem w niedzielę na przykład taki vlog wypuszczam, nie? Albo coś przy majsterkowaniu, jak coś robię, bo mam projekt bardzo duży, jeżeli chodzi o zrobienie, jak widzieliście na Instagramie. No i poleciało, no. Także mam też projekt do zrobienia odnośnie tabalugi. Jest co robić. Ale żeby nie było tak bardzo skateparkowo, żeby nie było tylko, że suchy tracker nic o trackerce nie mówi, to powiem wam tak. We wtorek miałem oczywiście ten zaległy towar dostarczyć do... No wiecie, tam dwa punkty miałem. Jedno koło Rzeszowa, jeden koło Rzeszowa punkt i drugi miałem gdzieś tam za Lublinem. No i wszystko fajnie. Zabrałem sobie oczywiście to co najpotrzebniejsze, czyli nawigację. Nie brałem tam innych pierdół, bo po co? No i co? No i okazało się, że nie może iść normalnie. Wziąłem sobie żonę jako pasażera, nie? No i spoko, ogólnie pojechaliśmy. No i teraz tak, pojechaliśmy rozładować pierwszy punkt, zeszło 4 godziny. Jedziemy na drugi, no i pytam się spedycji, czy mają jakiś ładunek powrotny. Kombinujemy, damy znać. Ja już taki trochę spanikowany, no bo kurde, nie wiadomo co dalej. Ruszamy z drugiego punktu, jedziemy. Dowiaduje się, że towar jest powrotny, jest ładunek. Tylko, że towar będzie dopiero gotowy około 9-10 wieczorem, więc ja jak dojadę na załadunek, tam muszę zrobić pauzę 9 i będą mnie ładować w nocy. Więc na rano tak naprawdę, przepraszam, na wieczór nie dojadę. No i pojawia się problem. Jak tu to zrobić? Teraz jak się dostać? Jedziemy tak naprawdę na Sokołów Podlaski. No i tak, do Rzeszowa się wracać? Nie bardzo. No to szukam Sokołowa jakiegoś autobusu, żeby żona wróciła na ten, żeby wróciła na Rzeszów, potem Rzeszowa na Mielec i potem oczywiście z Mielca na bazę, bo klucze zostawiliśmy w Passacie, no bo po co byliśmy brać dwie pary kluczy. Jedne klucze zostawiliśmy w domu od domu i wracać potem na bazę, zostawić kluczyki w stacyjce. Ja potem sobie tym Passatem wrócę, bo będzie otwarty, nikt na bazie go nie zabierze, więc okej. No i teraz tak, żona pojechała. No i dobra, ona tam się jakoś poradzi, da sobie radę, duża dziewczyna, nie? No i ja jadę na ten rozładunek. Podjechałem pod załadunek, no i mówię, jaka jest sytuacja, że czasem tylko tam do tam chyba o 9, miałem czy tam do 10, że mogę się podstawić ewentualnie pod rampę, zacząć kręcić pauzę. No nie da rady, bo się auta jeszcze ładują, coś tam. No dobra. No to stwierdziłem, że skoro nie mogę, no to po prostu stanę na parkingu, to jest tak naprawdę godzina różnicy, bo około godziny mnie ładowali. Więc stanąłem, wykręciłem 9, no i co, i była nocka. No ale ci, co śledzą oczywiście mojego Instagrama, to wiedzą o tym. Wróciłem tak naprawdę do domu, cały dzień nie spałem. No i dzień zmarnowany. Ale na szczęście udało się do barbera skoczyć, bo zupełnie inaczej wyglądam, jest już wszystko dobrze. Także moi drodzy, na szczęście jakoś to ogarnęliśmy, ale 2 dni w trasie spędziłem. No, także działo się. Jeszcze ze szczurem walczyłem. Jak mi się uda, to do filmu dorzucę przebitki. Miałem Jerzyka w garażu, gościa. No cały tydzień, kurde, jest zwariowany. Jeszcze jedziemy w sobotę na Legnicę, bo jedziemy do mojego chrześniaka na komunię. No i co? No i tyle tak naprawdę. Na razie to wracamy. Jeszcze jadę do galerii po buciki. I tyle. Także mam nadzieję, że się taki luźny vlogasek pogadankowy podoba. I wiem, że moi stali widzowie będą oglądać ten film. No i teraz stałych moich widzów chciałem poinformować, że TBS-a nie było, bo właśnie wtedy wracałem w nocy i nie miałem go tak naprawdę za bardzo kiedy nagrać. Druga sprawa, znaczy miałem, ale po prostu nie kleiły mi się w ogóle nagrywki, nie? No i stwierdziłem, że po prostu jak nie mam jak, to po prostu na spokojnie wyśpię się i zrobię. No ale spałem tak długo, że tragedia, nie? No i tak wyszło.
Tak wyszło. Ale będzie TBS w przyszłą środę. I na pewno tematy, jakie będę chciał poruszyć, to będę chciał poruszyć tematy jak panie przydrożne, to na pewno. Jak to wygląda w różnych krajach. W sensie opowiedzieć wam, nie? Jak to wygląda, jak ja to widzę. No i na pewno będę chciał porozmawiać jeszcze, jak szukać pracy na kierowcy ciężarówki. No bo to też jest tak naprawdę bardzo interesujące. Postaram się jeszcze dograć w tym tygodniu dla was, tylko że wiadomo, z garażu albo z domu, bo chłopaki na TikToku mnie bardzo prosili o ten odcinek i tak kurde, cały czas nie mogę go zrobić. 7 tipów dla świeżego kierowcy ciężarówki. To też myślę, że będzie dosyć ciekawe. Także tak to, moi drodzy, wygląda. No i co? Ja w tym teraz się pakuję, jedziemy na galerię. Po buciki jeszcze, bo muszę odebrać. No i co? Jakieś te przebitki zrobimy. I to by było na tyle. Witajcie, moi drodzy, w kolejnym dniu. Dzisiaj jedziemy do Mielca na skatepark, ale zanim skatepark, jak widzicie, za mną jest logo Sweetlandu. I zapraszam was serdecznie, 14 maja jest wielkie otwarcie, także naprawdę, naprawdę warto. I tak, jest to reklama sponsorowana. I tak, bardzo mocno negocjowałem warunki współpracy. Udało się. Jakbyście byli ciekawi, jaka stawka, 2 kawy i ciastko. Także docencie moje starania. Także powtarzam, 14 maj, wbijajcie, wielkie otwarcie. Ja piję kawkę i uciekam na skatepark. Także widzimy się na miejscu. Jeszcze bym zapomniał, dostałem zjebę od sponsora. Jeszcze muszę adres podać. Aleja Niepodległości, ile? 9, także Aleja Niepodległości 9, Sweetland, 14 maj, wbijajcie. No i jesteśmy w Mielcu na skateparku. No i powiem wam, że no kurde, luks, bo pusto, można fajnie nagrywać. Przeważnie w piątki tutaj jest o godzinie 15-16 bardzo dużo ludzi, ale że mamy godzinę 12, no to mamy trochę czasu na nagrywanie. No i to będzie nasz ostatni punkt, oczywiście tutaj będzie akcja i tam też będzie jedna akcja, które już mam nagrane, także je wrzucę. No i co? A tymczasem się rozgrzewam, próbujemy coś nagrać. No i tu będziemy kończyć ten film. Także mam nadzieję, że siądzie parę naprawdę soczystych nagrań. Także widzimy się za chwileczkę. Yeah! This is the Reparee Zone! Giving a shout out to the world! All 8 billion of y'all! You know who you are! Yo! The planet's in peril! We gotta respect it, 'cause we're interconnected. Kuźwa, bym sobie rozwalił nogę. Musiałem się przyhaczyć o oponę, czy o coś. Patrzcie, pierwsze stróbki muszą być, ale nie poddajemy się, jedziemy dalej. Jak ktoś jest wrażliwy, to uwaga, ale o. Coś takiego, także nieźle. Niech wyschnie i będzie dobrze. Wiecie, nie jest jakoś bardzo, ale denerwuje takie coś, nie? Posiedzę chwilę, niech to się trochę zasklepi. Na razie odpuszczam na dzisiaj latanie. Pojedziemy bardziej streetowo, coś porobimy takiego ciekawszego. Także co? You think you're alone, you need a change of perspective, 'cause we're living in a world that's interconnected. So take a moment, take a breath, and acknowledge that you're blessed. Yes, yes, we're all made of stardust, never forget. 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 'Cause we're interconnected. Interconnected. We're interconnected. 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 Yeah. Interconnected. Come on. Interconnected. Yeah. Interconnected. Yeah. Raise on. What's your social media feeding? Dopamine delivery's a primary ingredient. So-called disruptors getting rich from your obedience. Oh, well, you with the twist. Got all your private bits. Silicon kingpins getting mad rich, monetizing online lives. Stock price shattering all time. No więc dobra, to będzie tyle, moi drodzy, na dzisiaj, bo już nie mam siły, ale patrzcie, kto przyszedł. Pomachaj ładnie! Młody. Znowu gość specjalny. Darwał mój rower. No, także byłoby na tyle.
Widzimy się na TBS-ie w środę. Trzymajcie się. Na razie, cześć.